Czeczen w więzieniu. 3 zarzuty. Dzień dobry, witam Państwa na kanale Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska. Moje nazwisko Tadeusz Kasprzak, jestem dziennikarzem śledczym i redaktorem naczelnym Konsorcjum Medialnego Szpony Mafii Polska. Dobre i tylko i wyłącznie dobre wiadomości w tym złym, zepsutym świecie, w tym niebezpiecznym zamościu są takie, że... Proszę posłuchać, krótka historia. Czeczena. Szanowni Państwo, Czeczen, postać agresywna, postać niebezpieczna, napadał, bił, okradał mieszkańców Zamościa, na okoliczność czego jest wiele filmów, sieci krąży, ale te są filmy dostępne na kanale Życie od Nowa. I co takiego się ciekawego dzieje, że dnia 6 marca 2023 roku udaje się prowokacja mająca m.in. na celu tutaj zbawienia Czeczena przed kamery kanału Konsorcjum Medialnego Szpon Mafii Polska i dochodzi do ostatniego wywiadu z Czeczenem, który przeprowadziłem przed jego zamknięciem. To jest dokładnie 6 dzień marca 2023 roku, a na drugi dzień 7 marca 2023 roku, co wszystko dokumentujemy i pokazujemy, Czeczen zostaje zatrzymany przez policję. Lala! I co się okazuje? 20-letni Czeczen z gminy Mielisz otrzymuje 3 zarzuty. 3 zarzuty między innymi tak: za groźby karalne, za pobicie oraz za kradzież słuchawek chłopakowi, słuchawki wartości 750 zł. Szanowni Państwo, sąd podejmuje decyzję o zamknięciu Czeczena w więzieniu na 3 miesiące, na razie na 3 miesiące. A my co dalej mówimy? Szanowni Państwo, coś Wam powiem. Konsorcjum Medialne Szpony Mafii Polska doprowadzi do tego, że my na Czeczena będziemy publikowali kolejne materiały dowodowe potwierdzające jego przerażającą, brutalną metodę działania w biały dzień. Tak, Czeczen też dopuszcza się czynów karalnych, między innymi tak, kradzieży w biały dzień na chodnikach, tak, dopuszcza się między innymi kopania swoich ofiar, kiedy też biały dzień na chodnikach, i to się dzieje wszystko w Zamościu. Tak, proszę Państwa, na okoliczność tego, dzięki Państwu oraz dzięki naszej wytężonej pracy weszliśmy w posiadanie innych filmów dokumentujących przestępstwa Czeczena, tego agresywnego Czeczena, z którym przez wiele lat sobie tutaj nikt nie mógł poradzić, a my jako Konsorcjum Medialne Szpony Mafii Polska i z moim udziałem Czeczena żeśmy się pozbyli z ulic naszego pięknego miasta, z pięknego miasta Zamościa. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania kanału Życie od Nowa, ale też do kanału nowego medium noszącego tytuł, proszę posłuchać, Zamość od Nowa. Tak, Zamość od Nowa. Jest to kanał między innymi na YouTubie, tam znajdziecie Państwo materiały, filmy, publikacje, takie, gdzie nigdzie innych nie znajdziecie, oraz będziemy tam publikowali między innymi też materiały niejawne. Skąd materiały niejawne? Z różnych działań, tym między innymi z wywiadów, różne przestępstwa gospodarcze, ale nie tylko. Co takiego ciekawego, co tam w trawie piszczy, to dowiecie się na kanale Życie od Nowa. Szanowni Państwo, dobre wiadomości są takie, że jednak się da. Jednak media, jednak społeczeństwo, gdy się zorganizują, to po prostu doprowadzą do tego, między innymi, że zostanie likwidowany taki Czeczen z ulic pięknego miasta Zamościa. Kochani, dobre wiadomości w tym paskudnym, złym świecie. Więcej wiadomości na kanale Życie od Nowa i na kanale Zamość od Nowa. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.